Jesteśmy na Orange Video Fest, jest z nami Klamer, czyli 1/5 pięciu sposobów na... Co tutaj robicie? No kurczę, co robimy? Dobrze się bawimy. Przyszliśmy się spotkać z widzami, fanami. Mega impreza, tysiące ludzi, ledwo można się przebić tutaj na drugie piętro. Szedłem chyba pół godziny. Ludzie, którzy wiesz, którzy oglądają nas na YouTubie, gdzieś wspierają to, co robimy, podoba im się to, co robimy. Nie tylko my, bo jest tutaj masy innych YouTuberów. Przyszli po to, żeby zbić pionę, zobaczyć, jak wyglądamy na żywo, czy jesteśmy więksi, grubsi, mniejsi, fajni czy nie fajni. Przyszli się po prostu z nami spotkać. Jesteś wyższy, niż mi się wydawało. A ty przystojniejszy. Posłuchaj, Klamer, takie pytanie techniczne bardziej. Jasne. Jest was pięciu, bo każdy ma swoją rolę. Tak, na przykład Primoz montuje, Abi robi scenariusz. Ile wam zajmuje od początku do końca zrobienie jednego odcinka? Powiem ci, że temat jest mega złożony, bo teraz jest kwestia, jak wysoki poziom trudności sobie stawiamy, albo jak odpalone pomysły chcemy zrobić. Ja bym średnio przyjął tak totalnie, wiesz, biorąc taką średnią, ale średnią, że jak ty stoisz w zimnej wodzie, ja w ciepłej, to stoimy w letniej, nie? Przygotowanie takiego odcinka trwa około tygodnia. Tak to wygląda. Czyli jakby z dnia na dzień jest praca. Powiem tobie szczerze, że my często, wiesz, mamy całą ramówkę, puszczamy odcinek w środę o 18:00. To wygląda tak, że my jeszcze o 14:00 naparzamy, żeby coś domontować, żeby coś było ok. Po prostu to jest praca na pełen etat, nie? To nie wygląda tak, że my ustalamy sobie poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, mamy 5 odcinków i miesiąc nic nie robimy, nie? To jak wyglądało, jeżeli kręciliście jeszcze serię z Castorama? Jak to czasowo wtedy rozkładaliście? Oj, Castorama zajmuje nam jeszcze dłużej czasu, bo wiesz, temat pokazania lifehacka, jak szybko coś tam ugotować, jak coś szybciej zrobić, no to z tego, że sama tematyka wymaga tego, żeby to szybko robić, trwa krótko. Castorama i współpraca z Castoramą, mega fajny case, ale oparty o majsterkowanie, wiesz, jak zrobić jakieś konkretne rzeczy, więc tutaj szlifowanie, piłowanie, szlifierki, wyżynarki, to zajmuje czas, więc... Na wariackich papierach trochę. Całe życie teraz, wiesz, powiem ci, że od kiedy gdzieś ten milion strzelił na YouTubie, od kiedy jest taka pseudo rozpoznawalność, od kiedy marki chcą się z nami pokazywać, chcą się pokazywać na YouTubie, to jest totalny zamęt, nie? Wszystko ma jakby swój harmonogram i to jest tak, że my wiemy, że przygotowanie odcinka ma trwać tydzień, nie? Jeżeli przychodzi klient, to my mówimy, że słuchajcie, odcinek będzie za 2 tygodnie, tydzień, jeżeli chodzi o koncept kreatywny, doszlifowanie idei, musicie powiedzieć nam, co chcecie osiągnąć i przechodzimy po akceptacji scenariuszy do robienia projektów. Jeżeli pytasz o powiększenie ekipy, to na 100% do nowego roku będziemy powiększać ekipę, no oczywiście nie ekipę występującą, tylko ekipę produkcyjną. No dobrze, czyli generalnie rzecz biorąc, wszystko się kręci do przodu i będą pewne nowe serie, znaczy nowe serie, będzie znowu seria z Castoramą, pewnie w zeszłym roku, tak jak zapowiadaliście, coś jeszcze planujecie nowego? Myślę, że nie chcę wszystkiego zdradzać, ale na pewno będą dwa nowe formaty, które tak naprawdę, koniec roku jest totalnym zamętem z tego, że to jest koniec roku i tak to zawsze wygląda, że marki bardzo, bardzo aktywnie działają w tym okresie, ale od nowego roku na pewno zaskoczymy nowymi formatami, a nie wiem, czy nie, może nowym kanałem, bo mamy według nas mega pomysł, tylko czasami też nie można łapać wielu sług za jeden ogon, dlatego ciągle robimy to, co robimy. Jesteście, stacjonujecie, że tak się wyrażę, w Zielonej Górze, z tego co wiem. Jak się w ogóle poznaliście? Bo wiem, że tam wcześniej znaliście się z niektórymi. My się jak gdyby nie poznawaliśmy przed pracę, bo my zawsze byliśmy kumplami. Studiowaliśmy na jednym roku, studiowaliśmy w jednej grupie. Tak, inaczej, Primoz studiował w Zielonej Górze, Abi był mega przyjacielem i nadal jest mega kumplem sztaby, który z nami studiował. No i tak to się zaczęło. Założyliśmy firmę, zaczęliśmy razem działać. Dobrze, dziękuję w takim razie tobie i życzę kolejnych sukcesów. No i wzajemnie, trzymajcie się, siemanko.